Więcej szczęścia niż rozwagi, delikatnie rzecz ujmując, miał mieszkaniec Mikołowa, który na chwilę stracił z pola widzenia swojego 4-letniego syna. Dziecko zniknęło. Ojciec zauważył jego brak, gdy przestał pić alkohol i oglądać z kolegami filmy. Szczegóły Fatima Orlińska. Za narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu odpowie młody ojciec z Mikołowa, którego syna w miniony weekend znalazła nieopodal ruchliwej jezdni przy ulicy Pszczyńskiej przypadkowo przechodząca kobieta. Jej uwagę zwrócił 4-latek, który bez opieki jeździł na hulajnodze, a o zaistniałej sytuacji od razu poinformowała policję. Chłopcu nie stała się żadna krzywda, jednak zaistniałe okoliczności spowodowały wszczęcie postępowania. W tym samym czasie na numer alarmowy 112 dostaliśmy zgłoszenie od ojca dziecka, że 5 minut wcześniej dziecko opuściło mieszkanie, w którym się wcześniej znajdowało. Ojciec zaalarmowany tą sytuacją przekazał informację, że dziecko wyszło bez jego wiedzy, zgody na dwór. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności ujawniliśmy i zabezpieczyliśmy to dziecko. Ojciec po prostu zawiadomił, że dziecko zostało hulajnogę w prezencie na urodziny i wyszło wypróbować. On o tym nie wiedział. Jak ustaliła policja, w momencie, kiedy 4-latek samodzielnie opuścił mieszkanie, jego ojciec przebywał w mieszkaniu znajomych, gdzie wspólnie oglądali mecz. Matka chłopca była w pracy. Badanie stanu trzeźwości wykazało w organizmie mężczyzny ponad 2 promile alkoholu. Jak deklarował, syna stracił ze zasięgu wzroku na zaledwie kilka minut. Policja przypomina, że w przypadku tak małego dziecka czasami sekundy dzielą od tragedii.